Siemano, siemano. Oto mój nowy Mustang. Ford Mustang to jest samochód, który stał się ikoną, który tak naprawdę stał się historią, a ta historia trwa już bardzo długo, jako że od 1964 roku. Jest to właśnie model dokładnie 1966 roku, pierwszej generacji, czyli te pierwsze modele Forda Mustanga, które wychodziły, wyglądały właśnie tak jak ten mój nowy nabytek. Jest to Ford Mustang pojemnością silnika 4.7, oczywiście V8, 225 koni mechanicznych. Jest to straszny potwór, jeżeli chodzi o dźwięk. Dźwięk jest niesamowity, ale uwaga ci, którzy oczekują, że będą zapierdalać tym samochodem. Nie, nie będziecie. To jest samochód dla ludzi, którym się nie spieszy, dla ludzi, którzy w niedzielę jadą zjeść śniadanie z żoną, czyli tak jak ja będę robił. Czyli samochód po prostu, żeby przyjechać się, fajnie wyglądać, fajnie się czuć. No, można powiedzieć, że przelansować się, nie oszukujmy się, tak? Nie jest to samochód praktyczny, ale przejdźmy do konkretów. Na początku lat 60. w Stanach Zjednoczonych praktycznie nie było sportowych samochodów. Pierwszym takim samochodem sportowym, który tak naprawdę był jedyny dostępny dla ludzi, to był Chevrolet Corvette i tak naprawdę ten samochód królował. I Ford po cichu gdzieś tam nagle się obudził i stwierdził, że wyprodukujemy sportowy samochód, który będzie dostępny dla wszystkich, który nie będzie drogi, który będzie miał dostęp do wszystkich części i do dzisiaj te części w Stanach Zjednoczonych są dostępne naprawdę w ogromnej ilości, więc nie ma problemu, jeżeli chodzi o części zamienne. I tak oto powstał Ford Mustang Coupe w 64 roku pierwszej generacji. Samochód tani, przyzwoity, dla młodych ludzi, co najważniejsze, to miał być samochód, który miał być utożsamiany z siłą, nowoczesnością i z pewnością siebie. I tym znakiem siły i pewności siebie stał się właśnie Mustang. Pomysłów na nazwy było mnóstwo, no ale wiadomo, że Mustang musiał wygrać. Lecz nie było to takie oczywiste. Te nazwy, które były wymyślone na początku, były wykorzystane gdzieś tam później, w późniejszych latach. Ale dlaczego Ford Mustang? Otóż jednym z pośrednich powodów było to, że jeden z projektantów Mustanga był zakochany, był zafascynowany myśliwcem z II wojny światowej P-51 Mustang. No i właśnie w taki sposób powstał Ford Mustang, którego możemy dzisiaj oglądać. Nie wiem, czy wiecie, ale w 2014 roku została wyprodukowana już szósta generacja Mustanga i właśnie tego Mustanga wcześniej mogliście u mnie oglądać, ale tak wyglądał klasyk, tak wyglądała pierwsza generacja. W ciągu 2 lat od produkcji, czyli w roku 66, dokładnie z tego roku jest ten model, było już sprzedanych około 1 milion modeli. To jest naprawdę bardzo dużo. Dobra, słuchajcie, dosyć mojego gadania. Zobaczmy, jak wygląda serce tego samochodu. Ono jest piękne, zakochacie się od razu. To jest właśnie piękno klasyki samochodu. Żadnych nowoczesnych dupereli, żadnych turbin. Jest to przepiękny samochód, który został zachowany w bardzo ładnym stanie zresztą. Amerykańska moc, 4.7, V8. Bo ja myślę, że jestem zakochany w dźwięku tego samochodu. To jest coś niesamowitego. No i teraz właśnie chcę, żebyście posłuchali, jak mruczy to maleństwo. Najpierw zacznijmy od mojego auta. Jak on brzmi? No dobra, ale kupiłem Mustanga i co dalej? Czy to koniec? Nie, jak wiecie, ja lubię się bawić autami. Poprzedniego Mustanga tak wytuningowałem, że zrobiłem z Amerykanina Japończyka. I oczywiście od razu uprzedzam, ten samochód nie będzie Nissanem, nie będzie Porsche, to dalej będzie Ford Mustang, ale będę go dalej tuningował. Jak najbardziej, a może nie tuningował, tylko będę go dopieszczał, ponieważ jest to klasyk, któremu oczywiście brakuje co nieco. Jakby nie jest to stan idealny, pomimo że bardzo dobrze jeździ, sama mechanika jest świetna, ale wizualnie brakuje tu kilka rzeczy. I te właśnie pierdoły będę musiał dokupić, pozamawiać ze Stanów, dorobić. Ale nie zobaczycie tego dzisiaj, dlatego ja wrócę jeszcze z Mustangiem i będzie jeszcze jeden film z Mustangiem, ale dopiero za rok, bo obstawiam, że właśnie rok czasu zajmie mi sprowadzenie wszystkich części, zrobienie tego, wycackanie
zrobienie, żeby to był mój wymarzony samochód. Może powinienem był wspomnieć o tym wcześniej, ale jeżeli chodzi o cenę Mustanga, tego starego, tej pierwszej generacji, to ogólnie nie ma reguły, ponieważ możemy znaleźć za grosze, ale w fatalnym stanie technicznym. Uwierzcie mi, że sporo tych Mustangów musiałem obejrzeć, żeby właśnie kupić to cacko. Ale ja swój model oczywiście musiałem wycenić u rzeczoznawcy, z tego powodu, żeby ubezpieczyć taki stary samochód, on musi być wyceniony. I wartość mojego modelu konkretnie w tym stanie, którym on jest, bo to jest uwarunkowane od stanu technicznego, od zmian, modyfikacji i tak dalej, to wychodzi około 125 tysięcy złotych. Taka mniej więcej jego jest wartość na dzień dzisiejszy. Te wszystkie modyfikacje, które chcę wprowadzić, one tylko i wyłącznie zwiększą jego wartość. Mniej więcej sobie oglądałem, jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o wartość takiego samochodu, który na wzór którego chcę zrobić tego Mustanga, no to wychodzi około 200-225 tysięcy złotych. Czyli jak widzicie, ta cena jest prawie dwukrotnie wyższa, dlatego uważam, że te modyfikacje warto jak najbardziej zrobić. Co planuję zrobić? Oczywiście, jak widzicie, kolor jest piękny, to klasyczny kolor, więc nie będę go malował w żaden sposób, nie będę go oklejał, ale nadam mu szczyptę takiego charakteru bardziej zadziornego i po prostu jeden szeroki pas pójdzie przez cały samochód. Oczywiście białego koloru. Powiem wam, że to wygląda naprawdę rewelacyjnie. Felgi, to jest kolejna rzecz, która moim zdaniem jest do wymiany. Z tego powodu, że jakby to jest piękne koło, ale można włożyć troszeczkę większe. To jest 15, 17 można tutaj włożyć i wydaje mi się, że to będzie się prezentować naprawdę rewelacyjnie. Felgi będą koloru złotego, już się znalazłem. Bajka. Kolejna kwestia to są takie już pierdoły, tak? Pierdoły, czyli typu tutaj z boku przy napisie Mustang powinien być znaczek Mustanga, więc takie znaczki muszę dokupić, dorobić. W środku, jeżeli chodzi o środek Mustanga, będę wymieniał całą tapicerkę. Ona jest teraz koloru czarnego, a ja chcę mieć koloru białego, więc jakby to też taka pierdoła, wymienię kierownicę na inną. I oczywiście jeszcze chcę założyć body kit. Oczywiście nie spokojnie, jakby to nie będzie jakiś wiejski tunik. To jest po prostu body kit zerowany na Ford Mustang Shelby GT 350. I wygląda naprawdę rewelacyjnie. Zobaczycie, jaki to będzie piękny widok. Ten body kit składa się tak naprawdę z przedniego zderzaka nowego, nakładek bocznych, poszerzenia tutaj nad kola. Ten samochód będzie troszeczkę szerszy. I to chyba tak naprawdę tyle. Tak? Więc jak widzicie, tego nie jest jakoś bardzo dużo, ale myślę, że to zajmie bardzo dużo czasu, żeby to wycackać, żeby to było cacuszko po prostu. Wymuskać, wycackać, nie wiem jak się mówi, sorry, przepraszam was. No i dwie rzeczy jeszcze, wloty boczne dojdą tutaj w tym miejscu i wlot na maskę jeszcze dojdzie, żeby właśnie to wyglądało jak Shelby GT 350. No nie stać mi było na taki model teraz, więc sobie przynajmniej lekko stuninguję. Moi drodzy, to jest piękny samochód, pięknie nim się jeździ, więc idę się przyjechać. Ja nagrywam ten film w sobotę. Dzisiaj otworzyli w Warszawie siłownię. Jadę tym samochodem na siłownię przypakować bicepsa. Pioda.